ponieważ tych osób pojawiało się coraz więcej, zaczęliśmy się przyglądać temu problemowi i okazało się, że w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię wychodzenia młodzieży ukraińskiej z pieczy zastępczej, to jest duży problem, ponieważ nie ma dla nich żadnych programów pomocowych ani tu w Polsce, ani tam na Ukrainie na tą chwilę. Niektóre z tych osób potrzebują psychologicznej pomocy. Powiem tak, że może być, że 80% od wszystkich zgłaszających się do nas potrzebują pomocy psychologicznej. Tak jak jest wojna na Ukrainie, to niestety mój znajomy po prostu zniknął. Na wojnie ja nie wiem, czy on żyje, czy nie żyje. I teraz po prostu dziękuję. Potrzebuję pomoc psychologiczną, bo normalnie po prostu nie mogę pracować. Poznałam bardziej osób z Polski i to była taka dla mnie też praktyka polskiego. I poznałam niektórych osób, z kim mogę po prostu porozmawiać, do kogoś napisać.